odrobinę. Nie. Otworzyć się. Gosia, a ty otworzyć. Nie będzie, kapusta jest. Macie, proszę bardzo. Dobra, to, ja to się musi zagotować. Dobra, jak się zagotuje, to będziemy wrzucać marchewkę, pietruszkę i później jak się znowu zagotuje, to ziemniaki. W Rzeszowie w 1983 roku skończyłem technikum budowlane, po czym przyjechałem na studia do Krakowa, po czym poznałem dziewczynę z Nowej Huty, Małgosię. Tak, jakoś wyszło w praniu, że jakoś tak zostałam po prostu automatycznie przez zasiedzenie przywiązana do tych garnków. Tak sobie przy nich funkcjonuje. Na Miszczewicach byłem pierwszy raz w 1987 roku. Zostałem zaproszony przez właśnie Małgosię do domu na taką małą uroczystość urodzinową. No to panowie, kolejeczka. A łyżki? A dobra. A mały. Proszę bardzo, smacznego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie, dwie są, nie, jedna, dobra. Smacznego, jeszcze kto? Dziękuję. Chlebek? Oczywiście, jak najbardziej. Oni nam mówią, że te zupy są pyszne, że mają wrażenie, jakby byli w domu, że szukają tych smaków dzieciństwa. I to chyba mnie najbardziej... Ja wiem, że tutaj niektórzy chcieliby puszczać wodze fantazji, natomiast w takiej trudnej sytuacji, jak się znajdziemy, to z bezpieczeństwem kojarzy nam się smak domu. I to jest naturalne, że te zupy są też takie tradycyjne, prawda? Jak ogórkowa, pomidorowa, to takie jak mamy. No i to jest takie banalne, ale w życiu chyba tego szukamy. Po ślubie mieszkaliśmy w mieszkaniu Małgosi, właściwie u rodziców Małgosi, tam na Miszczewicach. Zacząłem pracować w przedsiębiorstwie budowlanym Realbud na Złotej Jesieni. Powstawało osiedle Centrum E. Trzy budynki na tym osiedlu budowała moja firma. Firma skredytowała mi mieszkanie. Na Centrum E mieszkamy już 24 lata z okładu. Kto macie produkcję? Więcej pieczarek niż 6 kg, 7. Co prawda będzie półtorej garnka. Nie, tak, na 14. Tam było 6 kg. Napiszemy i następna zupa będzie zupą pieczarkową. Jest. Ustalone. Chciałabym przenieść akcję zupa na plantach do Huty. Może w najbliższym czasie nam się uda coś takiego zrobić, ponieważ w grupie, takiej niedużej grupie przyjaciół, próbujemy się zmobilizować do tego, żeby wyjść na plac centralny i wspólnie po prostu spożyć jakiś posiłek i spotkać się, porozmawiać. Bo przecież moja mama miała zawsze takie powiedzenie, że zupa to podstawa i nic tak nie łączy jak zupa, więc może połączmy mieszkańców Huty przy wspólnej misce zupy.